Siemaneczko, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Mustangu GT. Właśnie w tym samochodzie. Po roku czasu, po roku użytkowania twierdziłem, że wiem, jakie ma wady, takie już niewizualne, a wady, które po prostu przeszkadzają użytkownikowi tego pojazdu. Od roku jeżdżę i po roku czasu robimy podsumowanie. Zapraszam na film. Pierwszą wadą tego pojazdu są jego szerokie kapcie. Niby mają małą też zaletę, ale mówimy o wadach. Wada tego pojazdu są szerokie kapcie, które sprawiają, że bardzo ściąga ten pojazd. Jeżeli mamy nierówny asfalt, to jadąc samochodem bardzo łatwo go ściąga. Właśnie przez te szerokie kapcie. Druga wada tego pojazdu znajduje się z tyłu. Tu, tu i tu. Co ja mam na myśli? Odpryski. Ten samochód ma dużą moc i napęd na tylne koła. I przez to bardzo łatwo o odpryski. Zabezpieczyłem pojazd swoją, gdzie się dało, w przodzie. Z tyłu była tylko ceramika i już żałuję, że nie wziąłem folii. Dlatego, że folia z tyłu by się bardzo przydała. Mam odpryski na klapie bagażnika. Tu! Czajcie? Odprysk na klapie bagażnika. Nie przypuszczałbym, że jest w stanie kamień tak uderzyć, że uderzy tu z tyłu. No bez sensu totalnie. Ale drugi odprysk znajduje się tu. I ten odprysk jest spowodowany właśnie tym, że duża prędkość, kamienie latają i uderzył. I najgorsze jest to, że nie wiedziałem o tym przed zabezpieczeniem pojazdu. Więc to jest kwestia tego, że jeżeli ktoś już ma świadomość albo kupuje jakieś sportowe samochody, to się zabezpiecza. Zabezpieczajcie się, dzieci. Także jeżeli kupujecie sportowy samochód, to najlepiej zabezpieczyć go folią wszędzie, gdzie się da. Ale aczkolwiek folia jest bardzo droga, więc nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. Ale co ciekawe, ten odprysk, który znajduje się tutaj, to w Porsche właściwie jest zabezpieczony z góry. Bo Porsche wie, że w tym miejscu bardzo często właśnie pojawiają się odpryski. Więc z góry często fabrycznie dostajecie taki kawałek zabezpieczenia folią bezbarwną już od Porsche. Kolejne wady znajdują się we wnętrzu pojazdu. Jedną z wad w tym pojeździe są strzelające plastiki. Jako, że tych plastików jest dość sporo, tu gdzieś z przodu, tam gdzieś z tyłu, one strzelają. I najlepsze jest to, że na samym początku się zastanawiałem, kurde, ile kamieni cały czas na mnie leci od innych samochodów. Myślałem, że to od poprzedzających pojazdów. A tu się okazuje, że to strzelają w środku te plastiki. I raz na jakiś czas jedziesz i po prostu słyszysz. I myślisz, że to mogą być jakieś kamienie, a to po prostu robi plastik. Przy szybszej jeździe jest słabe wygłuszenie. Słychać wyraźnie, że to wygłuszenie jest po prostu średnie. No, ale to nie jest klasa premium. I zapewne jest to też spowodowane tym, że mając taki dobry silnik i chcemy słyszeć jednak tą V8, to po co sobie go wygłuszać? Więc wydaje mi się, że to wygłuszenie jest wadą, ale z drugiej strony jest dla mnie uzasadnione. Ja nie potrzebuję, żeby to bardziej wygłuszać. Kolejna wada znajduje się we wnętrzu pojazdu i chodzi tutaj o system Sync 3 od Forda. Było widać. No i dość długo czekamy. Najzwyczajniej w świecie zacina się. Bardzo często widzę wyraźnie, że ma jakieś opóźnienia lub po prostu w ogóle się coś nie chce włączyć. Także tutaj jeszcze muszę to udoskonalić, bo po prostu zacina się. Także bardzo mi to irytuje trochę, bo mając nowy samochód denerwuje mnie to, że czasami tutaj konik się za późno pojawia albo obroty za późno reagują. I czytałem, że to jest dość powszechne właśnie w Mustangach, dlatego że oni mają dość stare oprogramowanie Forda. Ostatnia wada znajduje się już w mechanice, czyli chodzi mi tutaj o opóźnienie na gaz, opóźnienie skrzyni biegów. Jest naprawdę dość sporadne, więc jeżeli zawracam nagle na skrzyżowaniu i chcę to zrobić szybko, to samochód mi to wręcz uniemożliwia. Włączam wsteczny bieg, znaczy wrzucam wsteczny bieg i dopiero po chwili on reaguje i mogę cofać. A większość samochodów mam tak, że wrzucam i cofam, a tutaj i czekam. Patrzcie na to. Jadę sobie do przodu. Zawracam. Wrzucam wsteczny bieg. I dopiero teraz mogę cofać. Patrzcie, ile to czasu minęło. Wbrew pozorom na takim skrzyżowaniu to jest naprawdę sporo czasu, więc jest to dość niebezpieczne. I w żadnym innym samochodzie, który posiadam, czy to jest BMW, Toyota, czy właśnie Mini Cooper, czy to, w żadnym tego nie ma. Tylko tutaj się z tym spotykam i przyznam, że jest takie... Wrzuciłem bieg do przodu i to samo, czekam, dopiero po chwili mogę jechać. To jest bardzo dziwne dla mnie właśnie, że to jest takie opóźnienie. Uwaga, znowu wsteczny.
dopiero teraz jadę. No, ja jestem w szoku, jak to długo trwa. No. Wiesz, jak na sportowy samochód myślisz, że szybko będzie reagować, a tak nie jest. I tak samo jest z biegami. Uwaga! Wyraźnie mówię, kiedy wrzucam wsteczny bieg i kiedy wrzucam bieg do przodu. Także uwaga, sprawdzajcie. Bieg wsteczny. Teraz dopiero mogę cofać. Uwaga, zatrzymujemy się. Bieg do przodu. Dopiero teraz mogę jechać. I teraz uwaga, reakcja na gaz. 3, 2, 1. Stop. Gaz. Opóźnienie jest. No dopiero po chwili reaguje. To nie jest tak, że dodajesz gazu. I słyszałem, że podobno jest to kwestia tego, żeby nie zużywały się za szybko nasze części pojazdu. Tak słyszałem od kogoś, że to jest podobno kwestia tego, że jeżeli by to było tak jak kiedyś, że od razu reaguje, a teraz większość samochodów robi takie opóźnienie, na przykład podobno wszystkie Audi, które mają bardzo mocne takie opóźnienie na gaz, to jest po to, żeby powoli się ruszyło i dopiero potem jechało to szybciej. W moim toku rozumowania trochę w sportowych samochodach to się mija z celem, bo przecież ma szybko reagować na gaz. Dlatego to jest dla mnie bardzo dziwne, że on tak robi. I to jest moim zdaniem ten minus. To są wady, które uważam, że w Mustangu można, raczej są słuszne, żeby mieć je świadomości. Ze względu na to, że jeżeli ktoś chce kupić Mustanga, to żeby wiedział właśnie, że takie rzeczy mają miejsce. Więcej wad nie spotkałem na razie do tej pory, które są takie kluczowe, żeby powiedzieć, bo mógłbym się przyczepić, że nie wiem, troszkę słabsze wykończenie, ale nie robi mi to większej różnicy. Wiem, co kupowałem. Także jeżeli Wam się podobał film, a teraz chcecie usłyszeć o zaletach tego samochodu, o takich ciekawych zaletach, a nie ogólnych, że ładny wygląd, to dajcie łapkę w górę i pojawi się film już wkrótce. Dzięki za obejrzenie. Yay! Ciężko, co? Mm-hmm, no. Jedną z was... Ciężko, co?